wszystkim, z tej strony Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Rival Stars Horse Racing. I dzisiaj znowu źrebaczki. I miałam jakiś problem z mikrofonem, ja już nagrałam znowu 12 minut tego filmu. Urodziły mi się takie koniki, zobaczcie, tu jest pierwszy. Mamy taką piękną klacz z takim rodowodem. I mamy takiego pięknego ogierka z takim rodowodem. I on się urodził właśnie w przeciągu tych 12 minut filmu, gdzie nie nagrał mi się dźwięk. Nie wiem, co się dzieje, ale miałam duży problem, żeby ten mikrofon zaczął działać. A więc dobra. Mamy 3 koniki, więc zobaczymy sobie te źrebaczki, co tam z nich wyjdzie. Znowu to. Nie lubię tej maści. Jak zaczynałam jakby grać na właśnie tej zaktualizowanej wersji Rival Stars, no to bardzo mi się podobała ta maść, bo była taka, wiecie, mega egzotyczna. Ale teraz, jak już mam tak trochę ładniejsze te konie, trochę też inne maści zobaczyłam, że można takie wybridować, to już szczerze mówiąc mi się za bardzo nie podoba ta. Więc ten konik sobie idzie. A my sobie zobaczymy te 2 następne. Dobra. Ale to już myślę, że tutaj sobie jakiegoś wybierzemy, bo teraz sobie skipniemy 3 i później jakby zostawię to, utnę filmik i zostawię to, żeby samo się wybridowało, żeby też nie tracić tyle pieniędzy, bo jakbym znowu skipnęła cały czas i nagrała powiedzmy te 20 minut filmu i bym się później okazało, że nie ma dźwięku, to bym się chyba wściekła. Więc tak będziemy robić. Dobra, ten ma takie coś, ten ma takie. No nie. Myślę, że możemy zrobić tak. I zobaczymy teraz, czy mamy tu jakieś ciekawe koniki. No nie. No nie. Tu jakieś wózki, jakieś coś. No i tak będę to odświeżać co chwilę. No jedynkę, no ludzie kochani. No ale on ma ładny rodowód. Ale no nie jedynkę. Dobra, tu też mi nic nie pasuje. O! Tu coś jest, ale 2 to nie. Okej, takie coś i takie... Mogłabym mieć coś takiego. Frosty Pinto, fajne. Dobra, czyli... Chutney? Okej. Możesz być ty? Możesz być ty. Masz całkiem fajny rodowodzik. Dobra, i teraz ty. Zobaczymy sobie, co tam nam wyszło. No to samo? No nie. Dlaczego? Nie, to jest chyba trochę inne. Chociaż w sumie może i... Nie no, to jest to samo. No to nie, moi drodzy. To też sobie leci. Chociaż ma fajne niebieskie oczko, podoba mi się. Ale jak już z niebieskim oczkiem, to bardzo chciałabym jakiegoś karusa. Jakiegoś egzotycznego skarusa z super odmianami. Chutney, tak. A idź ty. Jesteś bardzo ładny koń, powiem ci, naprawdę. Dobra, i teraz Toffee. No, takie zwykłe. Takie zwykłe. Skip. No, w takie zwykłe to my się nie będziemy bawić, moje drogie koniki piękne, no bez przesady. Chociaż fajny pyszczek, taki słodki. Taki uważny pyszczek ma. Tak. I dalej. Źrebaczkowe boksy, sorry. Źrebaczkowe boksy. Ty, tak.
Okej, możesz być ty. Spoko. I teraz sobie skipniemy. I co tutaj by... coś wyszło. Maść po matce, ogier. Spoko, ale będzie chyba taki ciemny. Taki gniady. Okej, ja nie wiem, czy przypadkiem takiego nie miałam. O! No tak średnio mi się podoba ta maść, szczerze mówiąc, ale zobaczymy, co ma Blanket Pintausa. Jezu, ja nie wiem, co to jest. Blanket. No. No tak średnio. Nie podoba mi się, kurczę, ten odcień brązowego. No dobra. To idź sobie. Tak. A my sobie teraz znowu tutaj wybierzemy. Z tym samym weźmiemy sobie z tym chutney. Dobra, może być taka ruska. Spoko. I teraz ty. I uwaga, co to będzie? No, no takie zwykłe. Dajcie mi coś fajnego. Slow kto? Nie przeczytałam. Fajnie, jabłuszka. Slow scale. Fajne jabłuszka masz. Ale to cię nie uprawnia do przebywania w moich boksach. Z moimi pięknymi końmi, niestety. Więc no, buildujemy dalej. Buildujemy dalej. Może nam się poszczęści troszeczkę. Dobra, chutney. Karuska była. A ty powiedz mi, co ty masz za rodowód? Takie coś. Weźmy Worlds. Weźmy ją. Pani ultimatum, tak. Weźmy panią ultimatum. I ty jeszcze. Tak. I teraz jeszcze jednego źrebaka, czyli to jest ostatni skipnięty. Dobra. Znowu taki zwykły, no. To nie, to już sobie weźmiemy może innego ogiera. Weźmiemy sobie innego ogiera. Chyba nawet wiem, którego, wiecie? Chyba nawet wiem, którego. Ty sobie idź. Kurczę, 2 miliony mi zostały. Jak tak można? Jak tak można? I tak, weźmy sobie jego. Skoro już mam takiego ładnego konia, to czemu by go nie wykorzystać? Tak, źrebaczkowe stajnie. I bierzemy mojego ogiera i weźmiemy sobie może tą jabłkowitą, co? Wydaje mi się, że połączenie jest fajne. Połączenie jest super według mnie. A więc dobra, klik. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I patrzymy, co tutaj ma do powiedzenia. No nic ciekawego, no. Ogierek, to tym bardziej. Jakby wolę, jak się rodzą klacze, bo z tych klaczy później jest jeszcze więcej źrebaczków i jest super. A tak jak są ogiery, tak naprawdę to... Nie wiem, nie wiem. Dobra. Idź sobie. Aha, i ja teraz wzięłam tego mojego ogiera, tak? No to jak wzięłam tego mojego ogiera... No to dobrze, dobrze. No chyba, że będzie coś ciekawego, nie mojego. Fajne. Ej, to jest ciekawe. A to jest trójka. Tu nie. Dobra, dobierzemy mojego. I tak, kogo by tu wziąć? Może ciebie? W sumie ty masz taki całkiem egzotyczny rodowód. Dobra, to idź sobie. Tak, i teraz zobaczymy sobie pani ultimatum, co ma nam do powiedzenia. No też nic ciekawego, no. Koniki, no postarajcie się trochę, przecież...
Następnym razem robimy generator. Generator liczb, bo wtedy te konie mi się tak bardzo podobają po prostu. Nie wiem, czy ja to źle robię. Nie mam pojęcia, ale zazwyczaj jak mamy odcinek z generatorem liczb, to jakoś te konie wychodzą takie piękne. Z niczego w sumie. Dobra. I teraz kogo by tu wziąć znowu? Ona już była. Ty jeszcze chyba nie byłaś. Może tą karuskę sobie weźmy. No, weźmy sobie tą karuskę i będzie super. Dobra, i jeszcze ta klacz. Dzień dobry. Znowu klacz. No nie mogę, ile tych koni? Nie no, diagram. Dobra. Chyba nie chciałabym, żeby mój koń się nazywał diagram. Jakie piękne czarne nóżki i biały pyszczek. No i czym wy się różnicie? No dobra, ten jest jeszcze jaśniejszy chyba. Chociaż w sumie nie wiem. Vero Flare, a ty? Dapples. No nie mogę. Dobra, no to nie wiem, może... Weźmy sobie ją na pastwisko. Tak. I teraz sobie z tym konikiem bridniemy. Bo jestem ciekawa, co by nam mogło wyjść. O. Tak, bardzo ładnie, bardzo ładnie. I mamy już trzy konie. I to są trzy ostatnie źrebaczki, więc mam nadzieję, że będą piękne i uratują ten nasz dzisiejszy trochę zepsuty odcinek. O, wow! Czy ja tu widzę coś pięknego? Chyba tak. Dobra, ja bym chciała w ten sposób. Dobra, i ja bym chciała, wiecie co? Zdjęcie zrobić tej małej. Bo to chyba klacz była, nie? Bo nie pamiętam. A, bo ona jest po nim! Ojejku! Ojejku! Tak, żeby ładnie też ten ogier wyglądał. O! Może być, spoko. Dobra, teraz sobie ją skipniemy. Mamy zdjęcie, więc jest super. O Jezu, ona ma karę czarne kropeczki. O matka kochana, jak super. Takie... O mój Boże, takie bardzo karę. Pikok? Pikok? To nie jest to przypadkiem? Tak, to jest to. Ale rodowód ma fajny, przyznajcie. Że rodowód ma fajny. I jeszcze tutaj z karymi tonami, to już w ogóle. Mega. Dobra. Bardzo mi się podoba, naprawdę. Dalej ty. I znowu jakiś kary akcent. I zobaczymy, co wyjdzie nam z tego. Ojej! Dzień dobry! Jakaś piękność! O mój Boże, czyżbym miała w końcu dobrego ogiera? Jaki to jest trójkąt? Widzicie to, jak to jest ostro ścięte? Masakra. Po jakiej to jest matce? Po tej karej. To jest po tej karej matce. Po tym, tak.
I po tym Karym Ogierku, po tym, o. No. Jako ono jest czarne, Boże, ona pochłania po prostu cały ten. O, jeszcze zrobimy tak. Ona pochłania po prostu cały kolor z tego zdjęcia. A dzień dobry, ślicznotko. Jakaś ty jest ładna. A Vero Flairy znowu. A to jest... Nie, to jest blanket. A to? To jest Overo Flair! Overo! Nice! No dobra. Muszę coś wysłać na pastwisko. Tofi. Tofi ma fajny rodowód. No to ja nie wiem już, co ja mam zrobić po prostu. Ja już nie wiem. A ty? Ty jesteś ogierem, prawda? I ty też jesteś ogierem. Dobra, to idź ty. Boże, 25 koni już. Ja tam wrzuciłam 6 koni dzisiaj. Kiedyś to trzeba posprzątać tam. Posprzedawać. I ostatni źrebaczek na dziś. I znowu to samo kółko się po prostu kręci. I nie zwalnia. O, ogier. Proszę bardzo, ogier. I jak ty będziesz, mój drogi, wyglądał? Uuu, taki trochę różowiutki. Ja mam te konie po prostu we wszystkich odcieniach. Twoja babka była różowa. Taka, nie. Prababka, sorry. Twoja prababka była troszeczkę różowa. No nic. Idź sobie. Idź sobie. Bo już mam za dużo tych koni. Dobra, no to co, moi drodzy? Mamy dzisiaj takie piękności, proszę bardzo. Proszę bardzo, 4 piękne konie. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć!